że tak wrócę do początku, nawet z tych komunikatów, które uzyskałam od firmy Apple, zaleconym sposobem postępowania było to, aby natychmiast zresetować telefon, przywrócić go do ustawień fabrycznych. No tak naprawdę i w zasadzie telefon raz zainfekowany w ten sposób w ogóle można uznać za telefon, który już nie powinien być używany, bo to oprogramowanie może również zmienić właśnie ustawienia fabryczne. Więc tak naprawdę gdybym zachowywała się tak, jak właśnie sugerowała firma Apple i gdybym była osobą, nie byłabym prokuratorem, może tak to określę, to tak bym postąpiła i w zasadzie no, zalecałabym to każdej osobie, która w takiej sytuacji się znalazła.